Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w Kiblu, który jest w moim kanale. Nie rozpisał w komentarzach, ciekawe kiedy on będzie w Kiblu. Jest dzisiaj, więc co? Oglądamy to, co wszyscy go najbardziej, czyli Kuchenne Revolutions. Mam dzisiaj za sobą rekwizyt swojego kolegę dinozaura. No i co, proszę Państwa, zostawiamy łapkę w górę. Zostawiamy normalnie subika, dzwona, wbijamy na mojego hejka.pl, normalnie tego wbijamy i się rozkoko szujemy. No i mamy Kuchenne, proszę Państwa, lecimy i siup. Przepraszam, to wszyscy muszą opuścić budynek, ładunek wybuchowy jest podłożony. Czas start. W tych miejscach, gdzie myśleliście, że nie dotrę, kurde, jest cholery brudno. Och, tu jest gówno. I no, tacy jesteście zadbani, a jednak cię majtki ściągnie, to jest d***a, nie? No wyszło, jak wyszło. Po prostu. Staram się, no. Plus pracuję tutaj praktycznie, no cały czas, tyle co wyjechałem. To jest... Czy my cię znowu już zostajemy w klimatach paremicznych? Chyba tak, mi się wydaje, że chyba tak, bo to jest dość nowszy sezon. Ale cóż, nam to oczywiście nie przeszkadza, bierzemy mieć coś do jedzenia, do picia i do przykuszenia. I co? No i oglądamy i super i ekstra. Jej! Czechowice Dziedzice to ponad 30-tysięczna miejscowość leżąca na północy Śląska Cieszyńskiego. Czechowice Dziedzice. To brzmi tak mega dumnie, nie? Tak mega dumnie, tak szlachecko trochę. Tak mega dumnie, naprawdę to brzmi tak fajnie. Jestem z Czechowic Dziedzic. Kurde, a ktoś mówi, a ja zbyt goszczę i wtedy takie tym. Nie no, żartuję. Fajnie to brzmi, jak ktoś jest z tamtych okolic, dajcie o sobie oczywiście znać. W tym przemysłowym regionie, o krok od ruchliwej drogi łączącej Tychy z Bielskiem Białą. A ja już wiem, co to jest, bo napisaliście w komentarzach po poprzednim odcinku. To jest szyb taki, co wyciąga węgiel do góry z dołu. Widzicie, jak ja mądry. Swój lokal otworzył Krystian. Postawił na kuchnię włoską, choć z mylącą w tej kwestii nazwą. Pomysł na restaurację, bo... Kuchnia włoska, ale nazwa Irlandia. Spoko, jakby nie oceniam. Może ktoś był po prostu słaby z geografii. Stało mi w głowie po powrocie do Polski z Irlandii. Miała to być mała knajpka, taki szybki takeaway, jak jest dość tam bardzo popularny na każdym osiedlu. Czyli o co chodzi? W sensie chodzi o... roztwarcie McDonalda, czy o co chodzi, bo McDonald's to jest właśnie chyba coś takiego, ale mi się wydaje, że wcale McDonalda tak łatwo otworzyć nie jest, bo to jest chyba franczyzna i trzeba mieć jakieś tam zgody, pozwolenia, oddawać później jakieś procenty itp. I to mi to smyra w nogę itp., więc chyba to nie jest coś takiego mega łatwego. Nie chciałem w ten sposób zarabiać i utrzymywać się na terenie Polski. To był taki niby łatwy pomysł na biznes, który okazało się, że wcale nie jest łatwym biznesem. Na co dzień Irlandią zarządza Klaudia. To w końcu ten pan czy Klaudia? Bo ja już nie wiem, ja już się troszkę gubię w tym momencie, bo ja już naprawdę nie wiem. Proszę pani, to jest dopiero początek odcinka, ja już mam mentik w głowie, jakby co najmniej pani Madzia zbiła 5 talerzy. Jestem narzeczoną właściciela. Tak naprawdę można powiedzieć, że jestem tu szefową. Bo Krystian w pizzerii bywa bardzo rzadko. Jak przyjedzie pani Madzia, to na rzadko to wszyscy będą robić. Jak ona przyjedzie ze strachu. Także to jest do ogarnięcia. W mojej pizzerii pracuje Patryk i Daniel, którzy są pizzermenami i kucharzami. Pracuje Ania, która jest kelnerką, gdy mnie nie ma na zmianie. No i pracuję ja. Ja jestem i kelnerką, i pomagam na kuchni. Wypisz, wymaluj na po prostu typowe gastro. No typowe gastro, jedna osoba robi wszystko, ale chociaż mają kucharza, bo jak oglądaliście przedni odcinek, to tam w kuchni nie było ani kucharza, ani nawet kuchenki, więc nie jest najgorzej. W sumie to zajmuje się wszystkim. A więc także nadzorowaniem zespołu. W pracy Daniela bardzo denerwuje mnie to, że często widzę, że nie chce mu się robić jakichś tam zamówień. To byłbym ja. To byłbym ja. W sumie pracuję na kuchni, ale nie chce mi się gotować. No bo jakby
No po co gotować? No po co gotować, jak się pracuje na kuchni? No odpowiedz mi na to pytanie. Co nie? No oczywiście, no po co gotować? Najbardziej by się cieszył, jakby po prostu ludzie nie przyszli, nie zamówili tego. Co pan poleca? Stąd wyjść. Daniel na temat szefowej też ma swoje zdanie. Klaudia powinna dopilnować tego, żeby praca była porówno podzielona. Zdarza się, że robię więcej niż Patryk. W pracy Patryka najbardziej denerwuje mnie to, że potrafi nagle zniknąć. I znowu typowe gastro must have. Każdy każdemu obrabia dupę. No wiadomo. No to jest po prostu... To jest po prostu obowiązkowa sprawa. No i przez pół godziny go nie ma, bo poszedł na papierosa. No i po prostu nie robi swoich obowiązków. Po co jest 7 dni w tygodniu? Nie, czasami potrzebuję dłuższej przerwy. Restauracja Pizzeria Irlandia, tak słucham, dzień dobry. Jeśli chodzi o Anię, no to ona dobrze wykonuje swoje obowiązki. Nie, szefowa mówi, że ktoś jest gituwa, nie, uszczypnijcie mnie. Nie, to się nie dzieje, nie. Ale mogłaby też dawać z siebie więcej. Na kuchni nie pomagam chłopakom, raczej jestem osobą, która po prostu czeka na klienta, na kuchni po prostu spędzam swój wolny czas, ale żeby coś, nie wiem, im pomóc, typu zrobić jakąś sałatkę, czy im coś tam pokroić, no to jakby nie jest, tutaj nie należy w ogóle do moich obowiązków. I pewnie sobie teraz pomyśleliście, co? A z drugiej strony? Bardzo dobrze, bo dziewczyna przyszła tutaj pracować jako kelnerka, a obowiązkiem kelnerki jest obsługa gości, dbanie o czystość, obsługa kasy itp. itd., a nie praca na kuchni, więc bardzo dobrze, ja szanuję. Są weekendy, że na dowozy mówimy przez telefon osobom, które do nas dzwonią, że czas oczekiwania wynosi 2,5 godziny. 2,5 godziny czekać na jedzenie? Nie, no to idzie już zrezygnować w tym czasie, wiecie, to jest 2,5 godziny. Czekaj, lecz nie. Fałszywy alarm. Nie, co się dzieje? Boże, czemu ja to jest jakiś taki rozkojarzony w tych odcinkach. Wiecie, to jest właśnie 2,5 godziny. 2,5 godziny to jest... 60 plus 30, 120, 150 minut! Co raczej nie spotyka się z wielką radością. No Klaudia nie jest za dobrą szefową. No jest mi przykro, bo chciałabym, żeby mnie słuchali. Na przykład jak Krystian jest w Polsce, jest tutaj w pizzerii, on mi mówi co i jak mają robić, no to oni się go słuchają, a ja im mówię to samo, no i mnie się nie słuchają. Aha, okej, w ten sposób. Nie chcę absolutnie na nikogo zrzucać winy i szukać winnych, ale to co Polacy lubią najbardziej. Mi się troszkę wydaje, że to może być też wina tego chłopa, no bo on wyjechał, zostawił restaurację pod opiekę swojej lasce, no i tak nie ustalił, wiecie, sztywnych zasad, bo nie powiedzieć, okej, słuchaj ta, mnie nie ma, ona tu rządzi i jej się słuchamy. I żeby, wiecie, pracownicy mieli do niej podejście jako, okej, to jest nasza szefowa, a nie podejście, okej, to jest laska szefa. Ja muszę niestety, ale pracować za granicą, bo nie mamy takich zysków, żeby się utrzymać. W niektórych miesiącach, na jedno, tych najsłabszych miesiącach, około 3000 zł dokładam do biznesu. To jeszcze nie tak źle, wiadomo, to nie jest dobrze, jak dokłada do interesu. To absolutnie nie jest dobrze, ale biorąc pod uwagę poprzednie odcinki, gdzie tam ludzie mieli 30, 100, 150, 300 milion złotych długu, no to jeszcze nie jest najgorzej. Na razie Irlandia niestety się pogrąża w długach i niezrozumiałym chaosie. W Czechowicach Dziedzicach odkryje nowy rodzaj pizzy, tym razem z Irlandii. A śmieliśmy się z pizzy z Anglii. No to mamy teraz pizzę z Irlandii, ale jeszcze kącik modowy pani Madzi oczywiście. Pani Madzia w tych nowych sezonach, to jest oczywiście moje zdanie i macie prawo się z nim nie zgadzać, ma bardzo ładne outfity, naprawdę bardzo ładne chwiciki. Pewnie pracuje z jakąś stylistką, bo naprawdę tutaj, teraz wygląda jak Soniukowa z Rancza, gdy została nauczycielką, więc naprawdę spoko. Dobry wieczór. Już czekają wszyscy na baczność jak pingwiny z Madagaskaru. Klimatu w lokalu nie czuć, ani włoskiego, ani irlandzkiego. Widać za to komitet powitalny. Dobry wieczór. Wystrój może nie jest jakiś wow, mega, ale jest okej. Wydaje się schludnie, okej.
spoko. Rozumiem, że pani jest kelnerką, tak? Tak, jestem kelnerką. A tam za barem kto jest? Jestem kelnerką, jestem też narzeczoną właściciela. Tam jest właściciel i druga kelnerka. Co pani mi tu opowie na temat tego jedzenia i co mam jeść? A zamów se pani zupę i pocałuj mnie w kolano. Mamy kuchnię włoską z elementami kuchni polskiej. Polecam pizzę italianę z szynką parmeńską z włoskimi dodatkami. Dobrze, pizza italiana poproszę. Karta wygląda jakby napisana w pęcie przez czwartoklasistę robiącego zdanie na informatykę. I jeszcze wszystko jest takie ma ciup, że jak ja bym chciał tam czytać, to jak stary dziadek robić. Penne z gorgonzolą, gruszkiem i jurkolą. Schab panierowany. Frytki poproszę do niego, żadnej żurawiny, sosu czosnkowego. Ciasto przygotowuje się tu z rozmachem. Pizza za chwilę jest gotowa. Nie wiem, czy będzie smaczna, ale kucharz wygląda, jakby wiedział, co robi. Były obroty, były podrzuty, były świderki, więc wygląda, że wie, co robi. To poproszę tu ten talerz. Dużo ciasta. Rzeczywiście irlandzka, czyli bardziej amerykańska niż włoska. Irlandzka pizza, bo jak pani Madzia zje, to spod stołu jej wyskoczy taki zielony krasnal, będzie dla niej tańczył i daje jej garnuszek złota. A tak serio to nie. Proporcja ciasta do szynki i całej reszty jest ogromna. Jest bardzo dużo ciasta, bardzo mało dodatków, dlatego ściągam innego kawałka. Bo w Irlandii się tak serio robi, bo ja wiem, bo ja mam tam wujka i on mi mówił, ja mam też ciocię i ona też mi mówiła i oni mi mówili, więc że w Irlandii się tak robi. Ale smaku pizza jest dobra. O, proszę bardzo, moja intuicja mnie nie zawiodła, a jeszcze jestem po prostu wróżką. Pani Magda jest takim autorytetem kuchni w Polsce, więc stresowałem się, jak wypadniemy, jak wszystko się uda. Patrzyłem, co się dzieje w kuchni, czułem zdenerwowanie i miałem nadzieję, że wszystko pójdzie jak najlepiej. Nie rzucałem się na pomoc, bo na kuchni cię nie znam, mogę powiedzieć oficjalnie. Chłopcie, w ogóle nie zna na restauracji. Jego laska tak dwa razy. Otwierają restaurację, nie no, po prostu uwielbiam ich. Idole, po prostu kocham ich, po prostu Gen Z otwiera restaurację. Gdzie pachnie? Super. I wygląda nieźle. Czysto. Starannie. A to wszystko przecież komplementy. Czy na nich się skończy? Jejku, zapowiada się jakiś taki mega wholesome odcinek. Pani Madzi wszystko smakuje. To jest po prostu nieprawdopodobne. Przecież takie rzeczy się zdarzają tak często, jak ładna pogoda nad polskim morzem. Fat burger. Bałam się, czy mięso w burgerze będzie dobrze wysmażone, czy nie będzie na przykład za mocno krwiste, albo czy nie będzie zbyt suche. No, stopień wysmażania jest obłędny. W środku było takie medium, także było dobre. Strasznie dużo majonezu, brakuje mi keczupu i ogórków. No, dajcie pani Madzie jakiegoś takiego ogóra kiszonego z ketchupem, a nie jakieś hamburgery z Irlandii. Ale powiem szczerze, że mięso i bułka są bardzo dobre. Tutaj jest penne z gruszką i z gorgonzolą. Proszę bardzo. Wracamy do dań na bazie kuchni włoskiej. A przecież pizza nie wypadła tu dzisiaj najgorzej. Pani Madzia próbuje, a ja w tym czasie zauważyłem, że dzisiaj na stole jest szklanka coli. A zazwyczaj jest szklana piwska. Coś się z panią Madzią dzieje niedobrego, proszę państwa. Jeszcze wszystko chwali. Może jakaś chora jest na tym odcinku. Kocham to budowanie napięcia, jakby właśnie teraz Batman u boku Hulka walczyli przeciwko Jokerowi, który chce zrzucić wielką, śmierdzącą pieluchę na Central Park w Nowym Jorku. Ale nie, to tylko pani Madzia próbuje makaron. Mam być szczera? Nie rozumiem, dlaczego mnie poprosili o rewolucję. What? Aż takie dobre? To danie mi może jest mdłe. Ale jest z gruszką, więc podkreślili, że jest słodkie, jest bardzo dobra. Makaron jest ugotowany al dente, jest bardzo delikatny, tej gorgonzoli nie ma za dużo.
Ale to jest dobre danie. Bardzo często chciałoby się zjeść tak dobry makaron. I o dziwo tyle mam do powiedzenia. Zobaczymy, o co tu chodzi. Bo z kuchnią państwo nie mają dużych problemów. Nie, jest za wspaniale. Musi być jakaś rodzinna drama, jakaś afera, jakieś coś w tle, bo jest za dobrze. Nie. Tu musi być jeszcze coś złego. Nie. Zaskakujące miejsce. Kuchnia jest bardzo akuratna. Gdzie... Jaka akuratna? Chyba za dużo tej Irlandii po prostu na panią Madzie spłynęło, bo za pożyczenia z języka angielskiego. Ja chyba widzę, że to była inspiracja słowem accurate z angielskiego. Accurate. Nie wiem, czy dobrze nawet powiedziałem. Accurate? Accurate? Ale na pewno nie accurate. To na pewno nie. Accurate? Chyba coś takiego coś mówi. Accurate. Accurate. No, wiecie, o co chodzi. Gdzie tu jest problem? Właśnie może w tym jest problem, że ludzie myślą, że w Irlandii dostaną, nie wiem, konieczynę z ketchupem na talerzu, a tutaj jest naprawdę dobra pizza, więc może, może na pewno też ta nazwa trochę odstraszać. Wszyscy szczęśliwi, zadowoleni. I tylko Magda Gessler ani myśli na tym poprzestać. Drugi dzień poszukiwania prawdziwego problemu tej restauracji. A dla mnie kolejny dzień zastanawiania się i analizowania, dlaczego pani Madzia w większości odcinków przyjeżdża do restauracji w nocy. Co pani Madzia robi w dzień? Dobry wieczór. Ja poproszę dla siebie pizzę. Margaritę poproszę. Margaritę. Pizza znów powstaje prędko. Dla kuchni to żaden problem. Proszę bardzo, moja Margarita. Weszła właśnie Margarita, a przy stole Maciekita, pani Madzia Gesslerita. Siadajcie. Jaką jesteście restauracją? Ciężko by to stwierdzić. Mierzaną może. Nazwa się wzięła stąd, że mieszkałem tyle lat w Irlandii i po powrocie tutaj chciałem coś otworzyć i otwarłem gastronomię. Mina pani Madzi takie... Gościu, co ty gasz? Gościu, co ty masz? Co ty pierdzielisz za kocopoły? Co ty dajesz? Czy nie pani majesz, ale gówno dajesz? Znaczy akurat on gówna nie daje, ale no. A nie przeleciałeś przedtem przez Włochy? Kocham. No nie. Bardziej to było tak, że chciałem otworzyć małą taką malutką gastronomię, czyli typowego takeawaya, jak tam poznałem. Takeawaya, czyli na wynos. Czyli osiedlowy takeaway, wszystko praktycznie z mikrofalówki. Fuuuj, z mikrofali to chyba jednak dobrze się nie zdecydował na coś takiego. I chciałem powiedzieć model po prostu łatwego i szybkiego biznesu, który ale nie można robić szybkiego biznesu na złym karmieniu ludzi. Ja rozumiem, no, tylko że ja byłem młody. A już nie jesteś młody? No teraz już jestem troszkę starszy. Ile czasu jesteś tu? Praktycznie dalej tam mieszkam, bo wyjeżdżam, pracuję, żeby dokładać do restauracji, która jest tutaj. Ej, w sumie z jednej strony mega smutne, że oni tak muszą żyć na odległość, on w tej Irlandii, ona tutaj w restauracji. No musi być naprawdę ciężkie, więc w sumie bardziej by się im opłacało postawić na jedną kartę. Albo okej, jedziemy do Irlandii, żyjemy w Irlandii, albo okej, dbamy bardziej o restaurację i staramy się rozkręcić ten biznes. Zobaczę wasze królestwo i zobaczymy co dalej, ale na razie wygląda to strasznie tak, że tu jest rzeczywiście wszystko takie ograniczone, wyliczone, że czego grama więcej nie ma, że jest absolutnie obliczone na zysk, którego nie będzie, jeśli będzie tak myśleć. O, już pani Madziu, bez przesady, czy pani pamięta odcinek ze skąpą szefową? Tam było skąpo, tu jest po prostu oszczędnie, ale nadal smacznie. Po właścicielach Magda Gessler pozna wreszcie resztę zespołu. I tak pachnie tłuszczem, dzień dobry. No, towarzystwo podobne. Cześć. Dzień. A czy panowie panują nad swoim przybytkiem? Po resztki dobrobytu. Kiedyś było brudno, tak? Kiedyś było brudno, tak. Kiedyś było brudno. Znaczy, jednak w tych miejscach, gdzie myśleliście, że nie dotrę, kurde, jest od cholery brudno. O, tu jest gówno.
Ej, no jest brudu troszkę, ale nie uważam, że to jest jakiś mega syf i trochę szukanie na siłę, bo jak, no nie wiem, jest teraz 100% pewny, że jak ty właśnie teraz przesuniesz kanapę w swoim domu, albo ja bym podniósł swój fotel, to też tam by było trochę kurzu. No to już jest troszkę takie na siłę. Jakiegoś mega syfu to ja, no nie widzę tutaj. No tak. No i co pan na to? Znaczy jest do dupy, kompletnie. To ja pomogę pociągu. Odsuwać dalej meble, pokazać jakie mają czystość? Serio, porównując do innych odcinków, to tutaj można normalnie jeść z podłogi. Aż mnie denerwuje takie szukanie po prostu dramy na siłę. Przecież naprawdę wystarczy wziąć matełkę, szufelkę, przeczeć i już tak naprawdę. W poprzednich odcinkach też się lał po tych lawkach. No, ja powinno działać. Powinien być błysk, powinien być błysk. Chodź, no tacy jesteście zadbani, a jednak cię majtki ściągnie, to jest nie? Pani Madzioniuniu, proszę nikomu nie ściągać majtek. A zwłaszcza bym poprosił, żeby mi nie. I was jest dwoje na zmianie, tak? Znaczy, Patryk jest ogólnie w tygodniu sam, ja przychodzę na weekendy. A panie co robią? Podają? Tak. Tak. A robią pizzę? Ja nie. Ja pomagam też na kuchni. Słuchajcie, mam takie zadanie. Oblicz, ale wy też zapisujecie. W restauracji jest 5 cm brudu. Restauracja ma nick Irlandia, ale nie ma nic wspólnego z Irlandią. Na podstawie poniższych danych, oblicz, ile loków na głowie ma pani Macia. Ja poproszę tak, na ten stół tą pizzę swojską. Potem chcę pizzę z bujnicką, tu też. Potem chcę kalabrię, dużą, też tu. Trzy pizze. Potem tu będę chciała tagliatelle. Co jest pani? Chcesz pani tutaj komunię? Do 30 osób wyprawić, czyli no 18, o co chodzi? I do tego gnioki ze szpinakiem. Do tego stołu z tyłu będę potrzebowała burgera, XXL, dodatkowa porcja mięsa, a jeszburger. Jesz burger? Mięsny jesz, mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz, mięsny jesz. Śpiewajcie ze mną, mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz. Zawsze, gdy z Beatką przyrządzamy, śpiewamy, mięsny jesz, ty go... No śpiewajcie, ty jesz, ty... No co ja sam mam skończyć pracę? Mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz. Dziękuję, to jest zamówienie. Dziękujemy. Dziękujemy. Czas start. Dobra, trzeba poczekać na zamówienie, dostajemy zamówienie, wydajemy to stolikami. Wydajemy pierwszy stolik, wydajemy drugi stolik, trzeci, czwarty po kolei. Wszystko tak, jak było zamawiane. Cześć. Tu masz ten, ja robię pierwszy stół. Pani Macio teraz będzie czekać tak ze stupir, aż mi się statyw i cały laptop wtrzęsie. Pani Macio będzie teraz czekać ze stuperem w ręku, a jak taki nauczyciel WF-u. Jak ktoś biega kółka, tak stoi i patrzy w ten stoper. Dwie pierwsze pizze na pierwszy stolik wchodzą do pieca. Tymczasem na stołach wciąż przeraźliwie pusto. Oj, dawaj ta szybko jeść, bo jak pani Madzia zaraz się rozszaleje, jak kobita głodna. To już trzeba od razu nowe talerze zamawiać. Czemu mamy dwie pizze tylko? Mamy po prostu tak piec skonstruowany, że wchodzą tylko równocześnie dwie duże pizze. Nie są w stanie... Macie jeden piec? Tak. Dwie pizze stygną i reszta gości czeka na trzecią pizzę. Przez to te pizze tracą wartość smakową, bo piec jest tylko na dwie duże pizze. No to niech dokupią jeszcze jeden piec i będzie restauracja jak talala, no bo w sumie serio jest to problem, że mogą piec naraz tylko dwie pizze. No, ja bym kupił piec i tyle. No to jest dupa, tak? No troszkę tak. Proszę sobie wyobrazić, że wyjdzie tu 20 osób i zamówi 30 pizz dużych, czyli restauracja stoi przez 4 godziny kompletnie nieruchoma, bo nie jest w stanie wydać praktycznie nic. Wydaje co pół godziny dwie duże pizze, czyli czwarty stół dostaje to po 2 godzinach. No to serio, jak to pani Madzia przekminiła, to 2 godziny czekać na jedzenie mega długo, ale to mówimy tylko o sali tak naprawdę, a gdzie jeszcze dojazdy, gdzie jeszcze wynosy? No to mega słabo w sumie, faktycznie. No i dupa. Dwie duże pizze pół godziny. A tyle co przypada na jeden stolik.
Ale gdy mamy 4 stoliki zamówienia z zewnątrz, to po prostu restauracja stoi. Nie jesteśmy przygotowani do tak wielu. To znaczy, że restauracja nie może mieć sukcesu, bo sama sobie ogranicza ten sukces. Ten piec już wystarcza, bo oni nie mają co robić, nie? Nie, to nie jest tak, że ty masz 2 pizze, bo nie ma gości, tylko goście nie chcą tu przychodzić, bo czekają za długo na pizzę. No to mamy problem rozwiązany. Kupujemy drugi piec i koniec rewolucji. Pani Madzia może wracać dalej, jeździć, rozbijać się busem po Polsce. No i gitara. On wyszło, jak wyszło. Po prostu. Ale kochana, nie ma co płakać. Pani Madzia pochwaliła wasze jedzenie. Nie mieliście jakiegoś ogromnego syfu. Jedyny problem to kupić lepszy, większy piec. Więc to jest pikuś tak naprawdę, więc... Jakie dramy, Queen, w tym odcinku. Co tu się tak naprawdę dzieje? Bo mi się wydaje, że role są bardzo źle podzielone. Jak ty się w tym czujesz? Jako właścicielka, jesteś cały czas uśmiechnięta. No, staram się być uśmiechnięta. No jak się czuję, no nie do końca mi to wychodzi. Nie można zrobić restauracji, kiedy z każdej strony jest krótko. No, to jest naprawdę bardzo oszczędny tonal. Myślę, że to jest jego zarządzenie. Och, 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 och. Od razu, że oszczędniej to wina chłopa. Proszę bardzo. Co to jest za dyskryminacja? On to wyważa, tak? Nie, to raczej ja, tak. On przecież raczej... nie umiesz tego robić, to czemu to robisz? No ale raczej właśnie staram się właśnie robić to tak oszczędnie. Tak. Ale po co? Żeby ucinać, no żeby... No żeby gości nie było. Nie karmisz tym ludzi, tylko jakby zanęcasz, tak? A potem oni odchodzą z jeszcze większą pretensją. Ha! Czyli to jednak jej wina, nie jego. No i co? Mówię, że nie ma co bezpodstawnie oskarżać. Hashtag Przemek zawsze na straży sprawiedliwości. Powiedz mi, co byś ty zrobiła? No, ja to bym się stąd zwolniła w PiS. Znaczy... no, piec to by zmieniła. No... no i na tyle. Znaczy, no tak, no atmosfera to jest super, tak? No bo tu się no, chce być, to. Tak? Mhm. No tylko, że każdy robi co chce. No właśnie, nie potrafię od nich egzekwować tego, żeby wykonywali jakieś zadania, a później zdarza się, że po prostu ja wykonuję za nich. Nie powiem się śmiać w ogóle. Why are you? Śmiejesz się. Ale kocham to, że program tak nakręca taką, wiecie, tą muzyką i tym takim budowaniem napięcia, jakby była jakaś mega afera po prostu. Mega drama. A tak naprawdę ta restauracja potrzebuje jakichś takich tylko kosmetycznych zmian, żeby poszybować tak naprawdę. A jest nakręcanie, no, musi być emocja. Dobra, o czym marzycie? Duży ruch, codziennie, kilka osób do pomocy i po prostu... Ile osób potrzebujesz? 3 osoby na kuchni, które ogarniają wszystko. I mnie możecie wziąć, ja będę naprawdę ogarniał wszystko. Ja naprawdę ogarnę wszystko. Kto się z kim w internecie pokłócił, jaka jest teraz drama, kto zareklamował skam. Naprawdę ja wszystko ogarnę. Serio, mnie możecie brać nawet w ciemno. Gdzie ty jeszcze pracujesz? Bo pracujesz na weekendy, a potem gdzieś jeszcze... Na kopalni będę pracował. A dlaczego poszedłeś na kopalnię? Taka lubisz? Potrzeba. Nie no, nie. Kasa? Pieniądze, tak. To lepiej, żebyś był tu. Cały czas. No lepiej. No dobrze, no. I to, co zrobiliście, trzeba zawieźć do noclegowni, żeby się nie zmarnowało i żeby się nie wrzucali do kosza. Ej, ale w sumie luks pomysł, naprawdę. Pani Madzia 200 IQ, mega fajny pomysł, żeby oddać to jedzenie potrzebującym. No, pani Madzia wymyślała challenge, a teraz to robić z jedzeniem, co nie? Więc mega fajnie, mega super, mega propsy. Pani Madzia to sprawia, no, luks kobita. Dzisiaj czas na rozdanie ról. Co najpierw powinien zaakceptować szef? Christian. To jest taki biznes, który nie jest biznesem, który można tak traktować. To jest trochę jak dziecko świeżo narodzone. Tego nie można podrzucić. Tak, restauracja jest jak dziecko. Czasem się, wiadomo, coś tam zesra, ale nie ma takiej rzeczy, której nie dałoby się ogarnąć pieluchą. A w tym wypadku pieluchą, taką pieluszką dla restauracji jest pani Madzia. W sumie to nie spodziewałem się, że aż tak wywróci też moje życie do góry nogami. Miało to wyglądać troszkę inaczej. Miałem ja zostać tam, a ta rewolucja miała być po prostu rewolucją i nagle się okazało, że muszę wrócić, że muszę tutaj być. No i to wywróciło moje życie do góry nogami. No to hopie, wracasz tu na stałe, kupujesz piec, pracujesz jako pomocnik dla kucharzy na kuchnię.
i jesteś po prostu super biznesmenem, masz super biznes, super restaurację, wszystko jest tacy i tyle, bo szkoda marnować dobry potencjał, no przepraszam bardzo. Zaraz ja tam pojadę i normalnie ja będę gotował i te pizze po prostu kręcił, jak oni nie chcą. Tak działa rewolucja, a to dopiero początek zmian. Pomysł na to miejsce, no jest po bandzie, ponieważ jesteście młodzi, jeszcze w was tam pulsuje ta energia, która jest typowa dla Sycylii. Gdzie będziemy mieli kuchnię sycylijską. Tylko żeby nie latały wszędzie pieczarki, bo już mieliśmy jeden odcinek, gdzie pieczary latały po prostu jak schabowe u Marioli. A nazwa jest kapitalna, bo nazywa się Tavola Calda Siciliana. Tavola co Siciliana? Pani Madziu, głośno naprawdę, bo ja to stary już i głuchy. Tavola Siciliana co? Co? Ja naprawdę nie wiem, ja się czuję teraz jakbym był na peronie w PKP i takie było... Stacja, odjazd o godzinie, peron. Jest duży zapał, więc jest szansa na sukces. Oj, w jakieś tam szansy na sukces, mody na sukces, to myślę, lepiej nie bawmy w jakieś telenowele, co trwają 2137 odcinków i ta historia się ciągnie od 1845 roku, bo takie rzeczy to mi się wydaje, że restauracji na pewno nie pomogło. Kiedy nazajutrz znikają ostatnie ślady po Irlandii, a restauracja nabiera sycylijskiego charakteru, sporo dzieje się też w kuchni. Magda Gessler wyznaczyła kucharzom konkretne zadania. No to jak pani Madzia wyznaczyła, no to kurczę dane mają zrobić, no bo ja przepraszam bardzo. Bo jak pani Madzia wpadnie i zobaczy, że nie zrobione, to będzie wszystko latać. I pieczarki będą latać, i loki będą latać, i talerze będą latać, i wszystko będzie latać. Które ci realizują od samego rana. Okej, daj to ludzi. O matku, kącik modowy pani Madziu dzisiaj zamknięty. Wygląda po prostu jak nauczycielka wróżbiarstwa z Harry'ego Pottera. Jak czarownica. Czy ona zamierza rzucać jakąś klątwę? No to był jakiś urok do restauracji. Proszę bardzo, naprawdę to wygląda jak jakiś Halloween. Przed nami wielkie gotowanie. Życzę im, aby byli otwarci na wiedzę, którą im przekażę. Kuchnia włoska bywa bardzo prosta. Ta w wersji Magdy Gessler potrafi zaskoczyć gości przy stole, ale i kucharzy. No, dobry wieczór. Dobry. Najlepsze wejście w historii kuchennych rewolucji. Uwielbiam ją po prostu. No, dzień dobry. Bazylia. Prawdziwy parmezan to król wśród serów. Dojrzewa nawet 3 lata. Jest dużo delikatniejszy od podobnych wyrobów, bo wytwarza się go z najtłustszego mleka i nie może zawierać żadnych konserwantów. Łyżeczki. Gotowanie z Thermomixa. Ja się zesram chyba tutaj zaraz. Przepraszam bardzo, ale ktoś gotuje z Thermomixa i uważa się za dobrego kucharza. To jakby grać w Simsy z kodem od Herlode. No przepraszam bardzo, ale tak się ten. Nie, proszę państwa. Nie. Jak smakuje? Bardzo dobre. I to dodajemy do zupy, która jest trochę bezbarwna. Nie zabarwimy. To jest na promocję. Zupa bazyliowa. Po tyle mamy na was. Tak. Ta zupa wygląda jak taka radioaktywna, chemiczna, magiczna maść. Taka zielona, wiecie, taka chemia, że jak wsadzicie tam rękę, to wyżre wszystko i normalnie wyciągacie taką samą kość. To jest vibe. Reklamą słonecznej, sycylijskiej kuchni zajmą się w deszczowy wieczór panie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy w trakcie kuchennych rewolucji. No i właśnie mamy tutaj dla was kęp bazyliowy, który chcemy was bardzo poczęstować. No i oczywiście mamy środek nocy o północy. Wychodzą z degustacją, respią się jacyś ludzie. Na pewno nie są podstawieni i na pewno właśnie teraz w środku nocy o północy sobie spacerują pod restauracją. Ale w sumie ja tam głupi ze wsi się nie znam. Z dodatkiem mascarpone i pesto bazyliowym. Będziemy mieć kuchnię sycylijską, gdzie będzie pachniało u nas właśnie ziołami. Czym będzie pachniało? Nie, no to wtedy przyjdziemy. Nie.
Nie, no to przyjdź, nie, no wtedy to było, oj, cała rodzina. Pięknymi pomidorami, bakłażanami, ten zapach będzie unosił się w powietrzu. No i zmieniamy też troszkę klimat, będzie bardziej tak właśnie klimatycznie, ciepło, energetycznie. No czuję pesto i chyba jeszcze połączone z mozzarellą. No powiem szczerze, że takiego smaku jeszcze nigdy nie próbowałem. No chłopie, popróbowałeś, posmakowało, to masz teraz przyjść na degustację. Spróbuj tylko nie przyjść, to zobaczysz, co się będzie działo. Pozostaje już tylko czekać na gości. Ci nie zawitają już jednak do Irlandii, ale do restauracji w ciepłym, południowym klimacie. Wcześniej brakowało tu choćby nuty szaleństwa. Teraz jest kolorowo i energetycznie. Wcześniej nie było tragedii z wystrojem, ale teraz też jest bardzo ładnie. Nie wiem, to jest takie moje, widzi mi się, to jest takie moje upodobanie, ale ja ogólnie, ogórki. Boże jeden, co ja gawam. Ja lubię, jak jest w restauracji trochę ciemniej. Ogólnie lubię, jak jest ciemniej trochę w pomieszczeniach, bo ja się tak czuję tutaj bardziej komfortowo. Jest tu tak ciut ciemniej, no nie ciemnica, że nic nie widać, ale jak jest to trochę ciemniej, to moim zdaniem jest to ładniej. To mi się wtedy bardziej podoba, się czuję wtedy bardziej komfortowo. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, czekam na wasze opinie. Macie napisać, co sądzicie, bo jak nie, to ja was znajdę. Wystrój super, kolorowo, klimatycznie, także bardzo na plus. Co być może już za chwilę docenią pierwsi goście, z tym, że nie wszyscy chyba spodziewani. Co się dzieje? Ktoś znowu dostał zawału? Co się dzieje? Oby to nie była pani Madzia. Odpukać w jakieś niemalowane, żeby to nie była pani Madzia, bo kto będzie robił kontent z kuchennymi rewolucjami wtedy? No w sumie jak coś, tak ja mogę. Proszę do mnie dzwonić. Ja zawsze z chęcią. Jak czekaliśmy na gości, no to zdarzyła się taka sytuacja. Usłyszeliśmy syreny. Zobaczyliśmy, że podjechało kilka zastępów straży pożarnej. No nie gadajcie, że pani Madzia coś podpaliła. Może ta zielona maść gdzieś wypłynęła, radioaktywna, dotknęła jakiegoś drewna, blatu i się zajarało. Ej, wszystko sobie możliwe. Przepraszam, wszyscy muszą opuścić budynek, ładunek wybuchowy jest podłożony. Co się wydarzyło? Nie, ja na sobie majtek, coś tylko spodenki takie do spania. Ej, przyznać się, kto podłożył. Przyznać się naprawdę bez bicia, kto podłożył. Jak ktoś się teraz przyzna, zapominamy, nie było sytuacji. Przyznajemy się, kto podłożył. Nie ma chętnych? To zaraz zobaczymy. Ładunek wybuchowy jest podłożony pod pizzerię. Ktoś po prostu zgłosił, że w budynku znajduje się materiał wybuchowy. Już naprawdę nie wierzę, po prostu to się wydarzyło właśnie. No jak można być taką świnią? Ej, bez kitu totalnie teraz się nasuwa, że... A może jakaś, wiecie, konkurencja chciała podłożyć świnie, albo mili sąsiedzi. Naprawdę ludzie potrafią czasem być bezczelni, więc wcale bym się nie zdziwił, jakby tak było. I jeżeli tak było, no to nie pozdrawiamy i nie szanujemy. No jakby miało tyle pracy pójść na marne naszych stresów nieprzespanych nocy, to ja nie wiem. Dobry, tutaj pan jest właścicielem. Tak. Mam prośbę, pan najlepiej zna budynek. Przejdzie pan ze mną cały budynek w środku. Przejdę. Chodźcie. Lecimy od samej góry, tak? Nie otwierane z kilku dni, nie wynajęte, nie otwierane. Strażacy swoje zadanie muszą wykonać uważnie i skrupulatnie. A teraz strażacy biedni w ogóle muszą wszystko tam, wiecie, tym takim czujnikiem poskanować, zeskanować, sprawdzić dokładnie. A restauracja czeka na, wiecie, na tą finałową kolację. Ale trzeba być naprawdę świnią, żeby komuś coś takiego zrobić. Naprawdę taką mędą trzeba być. No, aż mi szkoda, jak, no wiecie, młodzi ludzie zaczynają swój biznes. Naprawdę nie zrobili sobie wstydu jeszcze przez cały odcinek. A taka akcja. No słabo. Bo może nie dzwonił do nich żartowniś. Czemu teraz to jedzenie pytanie? Nie wiem, ogólnie zaistniała sytuacja jest niezrozumiała. Dla mnie wszystko to, co się dzieje, jest chore. Sprawdziliśmy cały budynek, ewakuowaliśmy cały budynek. Panowie powiedzieli, że nie ma oznak, żeby miał być jakiś ładunek. Sprawdzili z zewnątrz, także jesteśmy bezpieczni, wchodzimy. A więc jednak, kolacja się odbędzie. I respi się nagle, pani Madzia, jak już nie ma tej. Nie ma już bomby. Przysiedziała pewnie w samochodzie i czekała, aż powiedzą, że no, już bezpiecznie uwielbiam po prostu
i lalka. O ile konieczność długiego oczekiwania nie przepłoszyła gości. Wchodzimy do środka. Jedzenie będzie, mam nadzieję, super. O ja i goście cały czas tam czekali na dworze, aż straż znajdzie ładunek. Ło nie. O ja, ale słabo. O, ja sobie... Na taką kolację to i ja bym poczekał. I mam nadzieję, że się będziemy dobrze bawić. Proszę. Już wewnątrz, na szczęście, prędko zaczyna panować biesiadny klimat. Dobry wieczór państwu. Przepraszamy za przygody. Ale faktycznie, żeby spotkać panią Madzie, to ja bym spokojnie, no tak z dwie, trzy na dworze postał. No, żeby panią Madzie, no nie chcielibyście spotkać panią Madzie. Ja bym chciała zrobić sobie biesiadnego sypiaczka. Z moją najlepszą przyjaciółką. Ale tego to nie zapomnijcie do końca życia, nie? Patryk. A to na co się już można rzucać, winko jest polane. Właśnie uwielbiam też Włochy i często odwiedzam i naprawdę tutaj jest, się zrobił taki typowo włoski klimat. Naprawdę jest bardzo fajnie i mam nadzieję, że właśnie utrzymają to, co jest teraz, bo naprawdę mają spoko interes, spoko restaurację, więc nic tylko huchać, dmuchać na to i naprawdę powinni mieć spoko. Spoko i utargi, i spoko na klientele, i spoko powinno im się to kręcić. Na stoły trafią bruschetty z wyjątkowych składników. Czosnek. To jest grzanka z serem taleggio, pieczarki w sosie truflowym. Ale to dobrze wygląda, ale bym sobie zjadł. Ale bym sobie zeżor, matko, czemu ja zawsze nagrałam do cieki, będąc głodnym? Kto by pomyślał dwa dni temu? No wyszły dziwne rzeczy, że właściciel, którego się nie spodziewałam, że w ogóle się zna na kuchni, zna się najlepiej. I będzie tu dyktował tempo i stąd nie wyjedzie. A chłopcy są tak zdenerwowani, że nie wiedzą co. Zestresowani. Bez sensu. Jej, wszyscy zadowoleni. Pani Madzia chwali jedzenie, nie było jakiejś większej dramy. Naprawdę cudowny, wspaniały, wholesome odcinek dzisiaj. No gdyby nie ta bomba, ale dobra. Zobaczmy, co powie pani Madzia, jak wróci tam po 100 latach. Wracając do Czechowic, Magda Gessler ma ochotę na jeszcze więcej pozytywnych wrażeń. Ognisty temperament to jedno, oby jeszcze szła z nim w parze konsekwencja. Kącik modowy. Pani ma dzisiaj taki outfitik, taki na komunię do chrześnicy. Dać jej 200 zł w kopercie i po godzinie uciec z imprezy. Czy przekraczając ten próg znajdę się na Sycylii? Dobry wieczór. To poprosimy ten talerz tych wędlin i burraty, potem zupę krem bazyliką i bruschetty z pieczarek truflowych. Jasne. I penne kompulpetto. No, pół menu zamówione, to można żreć. Proszę państwa, można zacząć ucztę, co się nie zje, to tam na wynos się zapakuje dla psa i będzie gitara. Po wizycie pani Magdy gości naprawdę przybyło. W tygodniu cały czas praktycznie pełna sala. Mam bardzo dużo roboty. Ludzie no to nie przestają tu przychodzić, nie? O Boziu, na jedną osobę? Znaczy ogólnie podajemy to, jak ktoś chce coś spróbować. A, bo wiemy, że pani to lubi pojeść, dlatego da pani taki kopiczasty, pełny po prostu talerz. No, żeby pani nam nie zmizerniała i gdzie jeszcze głodna z naszej restauracji nie wyszła, to specjalnie dla pani. Ta burrata wygląda na bardzo dobrą. Bo też burrata złej jakości byłaby skandalem. Sława tego sera nie wzięła się znikąd. Naprawdę dobrej jakości burrata. Ja, pani Madzi znowu smakuje. Jest gitara. Trzymamy kciuki, że tak było do końca. Nie przerywamy dobrej pasji. I manifestujemy, żeby było do końca cały czas dobrze. Bardzo dobra mortadela, dobra szynka, oliwę. Kupują włoską, która jest... Bo mnie kupić taką, jak mówiłam. Deska wędlin włoskich była pochwalona. Niech będzie pochwalona święta deska serów. Idźcie w pokoju, pani Madzi. Gesser, niech będą dzięki. Ale mało tego pesto. Jest kwaśna, a nie była kwaśna. I do tego wszystkiego w pesto w ogóle nie czuć parmezanu. Pomyłka. Mamy pierwszy zgrzyt, ale to jeszcze nic.
niech tam kobita i nie narzeka, bo jak się u mnie na wsi mówi, w dupie się wymiesza. Przed Magdą Gessler pasta z pulpetami i dorodnym pomidorem. Trochę suche, ale danie jest bardzo dobre. Pulpety są super. Idealnie pikantne, cudowny sos. Gdybym miał parmezan, byłoby genialne. No to żeż weź se pani ten parmezan z kuchni i se dosyp na to żarcie. Co to jest w ogóle za problem? Żaden, no ja... Te pulpety, makaron i sos są genialne. Ale znowu nie ma parmezanu, bo jest grana padana. Czemu na kolacji był parmezan, który był idealny, a tu jest grana padana? Bo ludzie zjedli. Normalnie zjedli ludzie, przyszli ludzie i normalnie wyjedli ser. No naprawdę, przyszli ludzie no i mówią, ser, dawać ser. Normalnie na kuchni wleźli, sami se na tarce starli, normalnie jak suche pięty i normalnie sami zeżerli. No naprawdę. Ja wam powiem tak, że... To jest... O matko jedyna. O matko jedyna, tego żeśmy się nie spodziewali. O matko jedyna. Ojejku. Ludzie. A czemuż tak? Był chłopak, który to czuł. Trzeba było faceta z kopalni za nogi wyciągnąć, żeby był dzisiaj tu i wam nie pozwalał na takie błędy. Naprawdę ma talent, ja z nim dobrze im się pracowało. Po prostu mało się przejmujecie tym, że ludzie naprawdę mają smak. I ja chcę polecać tą knajpę, w tej chwili chyba mam duże wątpliwości, czy ją polecić. Ale serio zaczynam mieć wrażenie, że przed panią Madzią było lepiej niż po pani Madzi, ale no żeż weź pani ich tam zaakceptuj i pobłogosław, no bo naprawdę fajni młodzi ludzie z potencjałem, dobrze się zaprezentowali, nie mieli jakiegoś wielkiego syfu, więc moim zdaniem zasługują na tą polecajkę. Please. Ja, Magda miała te produkty, co były zawsze, także nie wiem, czy to było wtedy pierwszy gram padał. Prawda, idziesz? Dobra, by się starałem. Krystian, ja ci powiem jedną rzecz. Sam wszystkiego nie zrobisz. Weź chłopaków i zabierz się do roboty. Ale staram się, no. Plus pracuję tutaj praktycznie no, cały czas, no, tyle co wyjechałem. O ja biedna się przejął tym wszystkim, ale w sumie może... Może to i dobrze, bo wtedy weźmie już tak wiecie się w 100% w garść i tak naprawdę dbał o najmniejszy szczegół, więc jeszcze trzymamy kciuki. Ja ci daję jakąś szansę, ja ci nie kładę kłodkę, także możesz przespać tą noc. Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Ojej. Mimo popełnionych błędów wierzę w Krystiana. To ostatni moment, aby wykorzystał szansę na prawdziwą Sycylię. Ja trzymię naprawdę kciuki, żeby było jak najlepiej. I co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie, proszę państwa, nie zapomnijcie o łapce w górze, subiku, dzwonku, bycie mojego hejka.pl i oczywiście sprawdzamy, czy restauracja nadal żyje. Mam swojego sprzęta i już sprawdzam, proszę państwa, czekaj tam. Tylko, żebym ja tą nazwę zapamiętał, bo to była jakaś jazda totalna, to było jakieś Tavola Siciliana, Czechowite Dziedzice. Zamknięte na stałe. O nie, ale mi fajne opinie, 4 i 3. O kurcze, no szkoda.